Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie z Giełdy Papierów Wartościowych na kolejnym debiucie na rynku New Connect. Dzisiaj debiutują akcje spółki gamingowej Polislash z Krakowa. Firma działa od 2016 roku, ma już osiągnięcia na tym rynku, produkuje gry bardzo oryginalne. I witam na dzisiejszym debiucie prezesa spółki, pana Dawida Ciślaka, który jest w Krakowie i z którym w tej chwili łączymy się. Zapraszam serdecznie, proszę o zabranie głosu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję za tę możliwość bycia tutaj z państwem dzisiaj. Może w tym momencie dobrze będzie, jeśli przejdę od razu do podziękowań. Z okazji tego debiutu chciałbym w pierwszej kolejności podziękować osobie, z którą współzakładałem studio Polislash, czyli Patrykowi Polewiakowi. Dziękuję za zaufanie i za tę chęć kilka lat temu porzucenia wygodnej pracy po to, żeby budować nowe studio od zera. Również chciałem podziękować firmie Playway, czyli innemu współzałożycielowi naszego studia, a w szczególności podziękowania dla Krzysztofa Kostowskiego, Kuby Trzebińskiego, Aleksa Łuchańskiego, Mateusza Zawadzkiego, którzy przez ten cały czas wspierali nas biznesowo. Podziękowania również dla Mateuszów Adamkiewicza oraz Pastewki za to, że przy zeszłorocznej emisji wspierali nas merytorycznie. Dziękuję również Szymonowi Okoniowi, jak i całej kancelarii SSW, która w trakcie tego procesu przygotowawczego służyła zawsze poradą prawną. Nie zapomniałem oczywiście o Jarku Gilu oraz Tomku Późniaku z Blue Oak, czyli naszego autoryzowanego doradcy. Ci dwaj panowie byli z nami już od dłuższego czasu i pilnują, żebym podczas tego procesu przygotowawczego mógł spać spokojnie, więc dziękuję. Również podziękowania chciałem skierować do całej ekipy Krakowskiego Parku Technologicznego, w którym mamy biuro od początku naszego istnienia, w zasadzie byliśmy chyba pierwszym lokatorem Krakowskiego Parku Technologicznego i te warunki, które nam stworzono, sprawiły, że mogliśmy się dynamicznie rozwijać i nie sądzę, żebyśmy w najbliższym czasie chcieli opuszczać to miejsce, także jeszcze raz wam dziękuję. Też chciałbym podziękować całej ekipie Giełdy Papierów Wartościowych za profesjonalizm i otwartość podczas całego procesu przygotowań, bo to ułatwiło wiele rzeczy. To jakby może taka część bardziej od strony biznesowej, ale również też chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy pomagali nam przy tych dwóch pierwszych projektach, które tworzyliśmy, czyli przy Pantaruku i przy We The Revolution. Wobec waszej pracy znacznie ciężej byłoby nam osiągnąć ten punkt, w którym jesteśmy w tym momencie. Podziękowania również też dla tych osób, które dołączyły do nas później, które w tym momencie razem z nami budują wartość spółki. Dziękuję za jakość, którą dostarczacie i ten profesjonalizm, którym się wykazujecie, bo to połączenie tych dwóch rzeczy sprawia, że człowiek czuje się spokojniej i jakby ma tę satysfakcję, że pracuje z tak profesjonalnym zespołem. I tutaj szczególne podziękowania dla Łukasza Błaszczyka, który od roku stale pomaga mi w tym rozwijaniu spółki, w poszerzaniu naszego portfolio. No i jeszcze może tak na koniec, niezmiennie oczywiście chciałbym podziękować mojej narzeczonej Monice, bo co prawda nie jest ona członkiem naszego zespołu, ale mimo to mogę chyba śmiało stwierdzić, że jest jednym z ważniejszych filarów tej spółki, gdyż dba o to, dba o dobrą codzienność, dba o to, żebym nie zbaczał z tego obranego kursu, więc bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Dziękuję panie prezesie za to wystąpienie, za te słowa. Ja tylko chciałem jeszcze przypomnieć, że spółka przeprowadziła w listopadzie ubiegłego roku emisję akcji kierowaną, prywatną. Pozyskała ponad 2 miliony złotych na swoje ambitne projekty deweloperskie. Także pierwszy rok działalności już macie z nową bazą kapitałową. Życzę sukcesów. Te projekty, które macie w swoim portfolio, rzeczywiście są
obiecujące. Gratuluję wyjścia na giełdę, pojawienia się na rynku New Connect. Mam nadzieję, że to będzie nowy, dodatkowy atut Waszej firmy. Mam dla Pana statuetkę rynku New Connect, a także dyplom. I od dzisiaj możecie się posługiwać tytułem spółka notowana na rynku New Connect, a także logo tego rynku. Także serdecznie gratuluję, witam wśród spółek notowanych na rynku New Connect, giełdy papierów wartościowych. A teraz proszę o prezentację spółki, która została przygotowana w formie filmowej. Dzień dobry, nazywam się Dawid Ciślak i jestem założycielem oraz prezesem zarządu w studio Polislash. Przez kilka najbliższych minut chciałbym Państwu przedstawić naszą spółkę, nasz model biznesowy oraz plany wydawnicze. Studio Polislash współzakładałem w 2016 roku wraz z spółką, która myślę jest dobrze znana wielu inwestorom giełdowym, czyli spółką Playway. Jeszcze w tym samym roku debiutowaliśmy z grą o tytule Pantarug. Wtedy byliśmy zaledwie kilkuosobowym studiem, ale już byliśmy zdeterminowani, by dawać graczom produkcje, które nie tylko będą dostarczały rozrywkę, natomiast będą również zmuszały do jakiejś refleksji. I do dzisiaj trzymamy się takiego podejścia, że z jednej strony chcemy pobudzać emocje naszych odbiorców, ale z drugiej te nasze produkcje, które mamy na tapecie, muszą również być dla naszych pracowników formą artystycznej ekspresji. Tak jak wspominałem na początku, jestem współzałożycielem studia, a także prezesem zarządu oraz reżyserem produkowanych przez nas gier. Jestem absolwentem Katowickiej Szkoły Filmowej, gdzie kończyłem organizację produkcji filmowej i telewizyjnej. Zaraz po studiach, przechodząc do branży gier, chciałem swoją wiedzę producencką przekuć na gry, które niejako pozwolą graczom doświadczyć takich głębokich wrażeń i emocji rodem z sal kinowych. Swoją karierę w branży gier rozpocząłem od pracy w Reality Pump w krakowskim studio jako specjalista od cutscen, czyli popularnie nazywanych przerywnikami filmowymi. Po 2 latach pracy w tym studio zacząłem na poważnie myśleć o własnej firmie, o nowym wyzwaniu, a że doświadczenie, które zdobyłem wcześniej jako reżyser, scenarzysta i producent własnych filmów, pokazało mi, że wyważenie budżetu z artystyczną ekspresją jest kluczowe przy produkcji każdego dzieła. Wiedziałem, że w połączeniu z doświadczeniem, które zdobyłem już w samym game devie, daje mi podstawę do tego, żeby z tym wyzwaniem się zmierzyć. I moje kilkuletnie działanie jako szefa studia zostało w zeszłym roku zwieńczone prestiżowym paszportem polityki za grę We The Revolution, którą to kapituła przyznająca tę nagrodę nazwała jednym z najważniejszych komentarzy dotyczących współczesności. Od jakiegoś czasu realizujemy nasze gry w ramach określonego modelu wydawniczego, w którym dzielimy nasze produkcje na 2 rodzaje, na gry artystyczne i na gry rozrywkowe. Gry artystyczne to produkcje pozwalające twórcom na kreowanie pogłębionej treści, których celem nie jest jedynie zapewnienie graczom rozrywki, ale również zmotywowanie do refleksji. Gry rozrywkowe to produkcje o bardzo wysokim potencjale finansowym, mające na celu zapewnienie graczom różnorodnej rozgrywki, jednak z mniejszym nacechowaniem artystycznym. W tym momencie są to głównie gry z bardzo popularnego gatunku wśród graczy, czyli gatunku symulatorów. Dzięki środkom pozyskanym ze sprzedaży tego typu gier, studio będzie mogło finansować produkcję gier artystycznych i kombinacja tych 2 gałęzi znacząco wpłynie na wzrost wartości studia, jak i jego prestiżu. Przyjmując ten model wydawniczy, będziemy w stanie wydawać przynajmniej 1 grę rocznie. Nasza strategia rozwoju zakłada działania w 3 głównych segmentach. Po pierwsze, to produkcja własnych gier,
po drugie działalność wydawnicza i po trzecie portowanie gier. O tym, jak będzie wyglądać produkcja własna, mówiłem przed chwilą. Do tej pory jednak nasze projekty były wydawane przez zewnętrzne podmioty, dlatego zdecydowaliśmy się postawić na własny pion wydawniczy. W ramach tego segmentu mamy w planach wydawać nasze projekty, jak również gry autorstwa zewnętrznych zespołów. W tym momencie jesteśmy już w realizacji pierwszego projektu w ramach tego segmentu. Ponadto zamierzamy rozwijać nasze kompetencje w zakresie portingu gier i tak samo jak w przypadku wydawnictwa planujemy tutaj przygotowywać wersje naszych gier na inne platformy, przede wszystkim na konsole Xbox, PlayStation oraz Nintendo Switch. Posiadamy już konta wydawnicze u wszystkich producentów wymienionych konsol. Współpracę z Microsoftem nawet udało nam się w ostatnim czasie poszerzyć o konsole nowej generacji i ten sam ruch planujemy w przyszłości z firmą Sony. Kolejnym ciekawym punktem na naszej mapie rozwoju jest zainteresowanie rynkiem mobilnym. Jakiś czas temu podpisaliśmy umowę ze spółką Playway na przygotowanie wersji mobilnej gry Police Shootout. Będzie to nasz pierwszy krok w tym kierunku i jeśli się powiedzie, to planujemy dalszą eksplorację tego rynku, w tym przystosowywanie naszych produkcji do wydania na urządzenia mobilne i wtedy stanie się ten kierunek mobilny czwartym segmentem, na którym będziemy opierali naszą działalność. Pod szyldem Polislash ukazało się wydane w marcu 2019 roku Wither Evolution. Był to tytuł, który pozwalał graczom wcielić się w rolę sędziego Trybunału Rewolucyjnego w czasach rewolucji francuskiej. I to, co wyróżniało ten projekt, to wyjątkowa oprawa artystyczna, nie tylko warstwa wizualna, ale również i wielowątkowa narracja pełna intryg, spisków i zawiłości, a także odniesień do rzeczywistości, którą widzimy obecnie za naszymi oknami. Samo tło historyczne też potęgowało doznania płynące z gry. Gracz, wcielając się w rolę głównego bohatera, dosłownie czuł ciężar i momentami wręcz paranoiczny klimat rewolucji francuskiej, gdzie na gilotynę mógł trafić każdy. Przechodząc teraz do zapowiedzianych już premier, które mamy przed sobą, w 2020 roku planujemy wydać grę o tytule Mech Mechanic Simulator. Tytuł ten umożliwi graczom wcielenie się w rolę mechanika gigantycznych maszyn przyszłości, czyli potężnych mechów. Wszystko będzie osadzone w futurystycznym świecie przyszłości. Gra jest klasycznym symulatorem, który fani gier takich jak Car Mechanic Simulator czy Tank Mechanic Simulator z pewnością docenią i polubią. W ogóle miłośnicy naprawiania maszyn powinni być zadowoleni, ponieważ możliwości napraw będzie zaimplementowanych naprawdę sporo, co finalnie przełoży się na wielogodzinną rozgrywkę. Gra zostanie wydana w pierwszej kolejności na komputery osobiste, a później na konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One, a następnie również na konsole nowej generacji. W przypadku zadowalających wyników sprzedażowych mamy również przygotowany plan na płatne dodatki, tak by utrzymać zainteresowanie projektem na dłużej. Kolejnym już zapowiedzianym przez nas projektem jest Tribe Primitive Builder, którego premierę planujemy na 2021 rok. Będzie to produkcja również z gatunku symulatorów, jednak już z uwypukleniem aspektów survivalu oraz elementów charakterystycznych dla gier typu City Builder. I tytuł ten pozwoli graczom wcielić się w prehistorycznego budowniczego, którego głównym zadaniem będzie tworzenie narzędzi, budynków i rozwijanie własnej wioski. Ponadto celem gracza będzie zapewnienie bezpieczeństwa tworzącego się na naszych oczach plemienia, a wszystko to w oparciu o ówczesną, prymitywną technologię konstruowania narzędzi i budynków. Tribe Primitive Builder planujemy tak samo jak w przypadku Mech Mechanica wydać w pierwszej kolejności na PC, a później w późniejszym etapie na konsole obecnej i nowej generacji. Jak widzimy, nasz kalendarz premier zapowiada się nad wyraz interesująco, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że mówiliśmy do tej pory tylko o kilku naszych projektach. W tym momencie w fazie preprodukcji znajdują się przynajmniej trzy gry, których premiery planujemy w 2021 oraz 2022 roku.
co sprawia, że nasz plan utrzymania przynajmniej jednej premiery rocznie zostanie spełniony z nawiązką. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Cieszę się, że możemy gościć w tym zaszczytnym gronie giełdowych spółek. Zachęcam do śledzenia notowań akcji oraz wiadomości dotyczących studia Polislash. Oczywiście w razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Mogą Państwo pisać lub dzwonić na wskazane dane kontaktowe. Dziękuję za tą interesującą prezentację w formie filmu. Gilotyna może trochę mniej, ale ten mechanik maszyn kosmicznych to brzmi bardzo intrygująco. Ciekawy projekt, gratuluję. Widzieli też Państwo po filmie przed chwilą teoretyczny kurs otwarcia akcji spółki. A przypomnę, że giełdowy ticker, giełdowy kod spółki Polislash to PSH, 3 litery. Korzystając z okazji, jeszcze chciałem Pana zapytać, co wyróżnia Was, Waszą spółkę Polislash na tym szerokim, bogatym polskim rynku gamingowym? Co jest Waszym atutem jako firmy i Waszych produktów, Waszego studia deweloperskiego? Myślę, że w pierwszej kolejności atutem jest podejście do produkowanych gier, dlatego że z naszej strony uważamy, że każdy projekt, który trafi w nasze ręce, on musi mieć pewien element artystyczny. Nie podchodzimy do tych projektów jak do produkcji taśmowej i nawet jeśli będą projekty z gatunków, w których zwyczajowo nikt nie spodziewa się może zbyt dużego nacisku na jakość, to my i tak będziemy starali się coś przemycać wysokojakościowego w tych grach, bo to jakby jest spójne z naszym DNA. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to jak podchodzimy też do budowania zespołu, że chcemy mieć u siebie taką zdrową mieszankę ludzi z bardzo dużym doświadczeniem, jak również tych, którzy dopiero zaczynają swoją drogę, dlatego że z tej mieszanki w naszej ocenie wychodzić będą najlepsze projekty. Także co do tej jakości jeszcze, wracając do niej, generalnie rzecz biorąc, osobiście uważam, że cały rynek gier komputerowych będzie w tym momencie zmierzał w stronę coraz większego nacisku na jakość. Kiedyś też było tak, że takim głównym wyznacznikiem był pomysł na grę, czyli w zasadzie na samym pomyśle można było już zbijać fortunę, zbijać graczy, którzy gdzieś tam interesowali się projektem. Natomiast w momencie, kiedy tych studiów pojawia się coraz więcej i czasami może być zaistnieć sytuacja, gdzie jedna tematyka jest poruszana przez kilka zespołów deweloperskich w jednym momencie, no to w tym momencie wygrywać będzie ta spółka, to studio, które zaprezentuje najwyższą jakość. Dlatego my chcemy się pozycjonować wśród tych studiów, które w pierwszej kolejności naciskają na jakość i już przygotowywać się do tego momentu za kilka lat, o którym właśnie powiedziałem. Rozumiem, czyli branża będzie zmierzać w kierunku jakości. Dobrze, będzie wyższa jakość produktu dla klienta. A chciałem Pana zapytać, jak obecna sytuacja epidemii koronawirusa przekłada się na branżę? Czy tu są tylko zagrożenia, czy są jakieś szanse? Jaki to ma wpływ na gaming w Polsce, na popularność tych produktów w naszym kraju, ale także na arenie międzynarodowej? Proszę o krótki komentarz. Myślę, że w pierwszej kolejności powinniśmy odnotować szanse, które daje nam sytuacja, którą widzimy za oknem. Być może można było tutaj wymieniać wiele argumentów, natomiast do mnie przemawia szczególnie jeden, który mówi o tym, że mimo wszystko gry pokazują w tym momencie, że są taką rozrywką na każdą okazję. To jest coś, czym branża gier komputerowych
wygrywa z branżą filmową, z branżą muzyczną, która głównie zarabia na przykład w tym momencie na koncertach, które jakby niespecjalnie jest możliwość organizować. A gry komputerowe są taką rozrywką na każdy moment. Sama branża ze względu na to, jak się produkuje gry, również jest stosunkowo odporna na sytuację, którą mamy za oknami, bo w zasadzie większość firm jest w stanie przejść z pracy biurowej na pracę zdalną w zasadzie z dnia na dzień. My osobiście, kiedy mieliśmy taką potrzebę, w zasadzie jeden dzień zajęło nam przejście z jednego trybu do drugiego. Także sama branża jest bardzo elastyczna, także sam fakt tego ogólnoświatowego lockdownu może właśnie też sprawić, że ci ludzie, którzy do tej pory może samymi grami się nie interesowali albo nie wierzyli w to, że gry komputerowe mogą nieść jakość porównywalną do tej jakości, którą daje nam na przykład branża filmowa, w tym momencie mogą się nią zainteresować, mogą w nią uwierzyć i jakby ja tutaj widzę dużą szansę w długim okresie czasu, że te osoby po prostu mają szansę zostać z tą branżą i traktować ją po prostu po równoprawną rozrywkę dla siebie, tak jak traktują powiedzmy branżę filmową czy muzyczną. Dziękuję za ten komentarz. Proszę Państwa, to był Pan Dawid Ciślak, filmowiec z wykształcenia, prezes zarządu spółki, a jednocześnie jej istotny akcjonariusz. Bardzo dziękuję Panie Prezesie. Jeszcze raz gratuluję wejścia na rynek New Connect Giełdy Papierów Wartościowych i życzę dalszych sukcesów firmie i pracownikom, no i oczywiście akcjonariuszom udanej inwestycji. Dziękuję za to wystąpienie. Słów kilka na temat branży. To jest 32. spółka z branży gamingowej notowana już na rynku New Connect i 9. debiut w tym roku. Tych debiutów będzie więcej. Zapraszam na następny tydzień. Będzie kolejny debiut spółki. A teraz to już wszystko z naszej strony. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na giełdzie.